Można rzec, że pasuje do gangu słodziaków. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pudła bez tajemnic. A dzisiaj gra Lupos, której polską edycję przygotowało nam wydawnictwo Piatnik. Jest to w pełni kooperacyjna gra planszowa, która jest przyjazna dzieciom. Jest tutaj mocno wyczuwalny baśniowy klimat, a możemy grać już z naszymi pociechami od 7 roku życia. Naszym głównym zadaniem jest przyzwanie ducha legendarnego wodza Watahy, tytułowego Luposa. Zapraszam na grupkę Planszowe Nawijki, tam zawsze dzieje się coś fajnego, a ja biorę się za otwieranie tego pudła. Tak oto prezentuje się wieko pudła. Muszę przyznać, że jest bardzo klimatyczne. Nad wilczym lasem zaświecił księżyc w pełni. Wilki długo czekały na tę chwilę, bo daje ona sposobność spotkania Luposa, legendarnego wodza ich Watahy. Tajemnicze miejsca i ścieżki oraz dramatyczne zdarzenia czekają na uczestników gry Lupos. Gra kooperacyjna o regulowanym poziomie trudności. Możemy w nią grać od 1 do 5 graczy, czyli posiada tryb solo, już od 7 roku wzwyż oraz rozgrywka trwa około 30 minut. A samą grę widziałem w sklepach w przedziale od 130 do 150 zł. Instrukcja, od razu w kilku językach. Jak ktoś lubi, to i po węgiersku. Pytanie, gdzie jest Polska? Okej. Po czesku i słowacku jest nam niepotrzebna. Instrukcja na dużym formacie. Bardzo podoba mi się określenie komponentów jako rekwizyty. Celem gry jest znalezienie w wilczym lesie 7 wilczych duchów, zanim skończy się noc. Aby tego dokonać, trzeba w odpowiednich momentach przeprowadzić członków wilczej watahy w odpowiednie miejsce na terenie lasu. Ponieważ wszyscy stanowicie zespół, powinniście uwzględniać między sobą, jaki ruch wykonać. Gdy uda wam się znaleźć wszystkie 7 wilczych duchów, zanim skończy się noc, legendarny wódz pojawi się na wilczej skale i wszyscy gracze wspólnie wygrywają. Przygotowanie rozgrywki. Na końcu mamy opisane, jak zmienić sobie poziom trudności. Na pewno zwiększa to regrywalność tytułu, także taka opcja zawsze na plus, a cała instrukcja to 6 stron. Przechodzimy do rekwizytów. Kafelki. Jeden z żetonów miejsc. Awers pokazuje miejsce oraz misję do wykonania. A rewers – wilcze duchy, które odnajdziemy po wykonaniu zadania. Jeden z żetonów Luposa, konkretnie Nora. Wycie. Odlatująca sowa. No tej tutaj troszeczkę głowę urwało, ale ta nie lepsza. Zielone żetony lasu, których rewersy są niebieskie. Żetony ruchu dzielą się na niebieskie oraz żółte. Wilki ogólnie dzielą się na dwa małe oraz duże. Te są akurat duże. Legendarny wódz wilków Lupos. Tak oto wygląda nasz cel gry. Kolejne żetony miejsc.
figurka sowy. Mamy takie cztery. Mały wilk. Można rzec, że pasuje do gangu słodziaków. Wilcza skała, składająca się z dwóch części. Muszę przyznać, że dosyć ciężko było to wyciągnąć, a karton jest porządny, gruby. Zobaczmy, jak wygląda po złożeniu. Tak oto prezentuje się wilcza skała w całej okazałości. Przechodzimy do planszy, którą również trzeba wypstrykać. Cała plansza składa się z czterech takich kafli, które jak widzicie możemy łączyć ze sobą tak jak puzzle. A teraz przebitki całej planszy po złożeniu. Plansza bardzo mi się podoba. Rzeczywiście czuć tutaj baśniowy klimat. Myślę, że dzieci nie będą mogły się na nią napatrzeć. A tutaj oczywiście jeszcze jeden element planszy, który również zobaczyliście już na przebitkach. Dostajemy nie jeden, a dwa płócienne woreczki. Dosyć pojemne. Oraz podstawki pod nasze małe oraz duże wilki. Fajna przedziałka, taki minimalistyczny insert, ale przynajmniej całą jej zawartość można podzielić na cztery części. I to już cała zawartość. Jak widzieliście, jest to gra dla dzieci z bardzo ładnymi komponentami. Plansza robi wrażenie, sporo różnokolorowych żetonów, figurki w formie standesów, ale tutaj totalnie nie mam nic przeciwko temu. Poza tym wyglądają bardzo solidnie. Myślę, że jak wasze dzieci zajrzą do pudła, z wielką chęcią będą chciały się zagłębić w świat gry Lupus. Jeżeli podobał ci się ten film i chcesz więcej materiałów takich jak ten, pamiętaj o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Zajrzyj też do grupki Planszowe Nawijki. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова